to, że zmieniam buty na nieco gorsze, oznacza, że dzisiaj nie będziemy jeździć typowym samochodem. Dzisiaj jedziemy w teren, tym oto G-klasą z 86 roku. Spuszczamy powietrze. Mamy tu zestaw, gra nam wszystko, gra muzyka. Samochód jest z zabytkiem, chodzi się, tak? Tak to wygląda z góry. No i w którym aucie właściciel pozwoliłby mi na masce sobie pochodzić? No jest to G-klasa z 86 roku, w wersji Commando, 2.4 diesel, 75 koni, blokady na wszystkie koła, między mostami, ma reduktor. Jest to z duńskiego wojska. Z duńskiego wojska? Z duńskiego wojska, zakupione. No i to chyba tyle. Jak długo posiadasz ten samochód? Od 2015 roku. Boisz o kamery, bo tutaj są takie szutry, że po prostu masakra. No, już mi okularki spadły. Dobrze, że jest szyba. Z kieszeni wszystko wypada. Teraz pod górkę podjeżdżamy. I bez problemu. Wow! Ajza! Jak to odczuwasz? Jest ok? Jedynka i pyk. I to jest offroad. Ajza, to może być twój ostatni. Idzie. No prawie. Ale on traci na tej górce. Tam jest taka górka jedna. A jak wysiądę i popchnę? Patrzcie. Myślę, że nie ma co, bo już się zakopaliśmy. Pójdzie do tyłu. Są z tyłu jeszcze miejsca? 7 osób może jeździć. W tym aucie? Tak. Ale legalnie? Legalnie. No ale nie ma pasów, nie ma... Bo jak jest tam tylko samochód, nie trzeba pasów mieć. Wow! Co to w ogóle się stało teraz? Co się stało? No przejechałeś. Co? A. Wow. No tak, no. To nie ma problemu. Wow. Trzymam cię, Ajza. Nie ma najmniejszego problemu. Trzymam cię. Nie mów Dominice, bo Dominika skrzyczy mnie jak... No nie gadaj! Co tam było? Czy to był ptak? Nie, to był stromy spadek. Myślałem, że jakiś ptak zaczął odlatywać i ty tak... Zobacz, możesz sobie wstać i zobaczyć. Ja! Czekaj, to ja wyjdę. Co tu się stało w ogóle? Nie chcę wiedzieć, co by z nami było. Nawet w tych pasach. Nie żebyśmy na bok się sklepili. Jest czołg po prostu. Jaka jest wartość tego auta? No, nie? Około 80 tysięcy. Tak na tą chwilę, jakby chciał sprzedawać? No, to jest masakra. Zabytek, no zabytek. Totalny. A wkładałeś coś w niego takiej pracy ponad fabrycznej, można powiedzieć? Nie, ponad fabrycznej. Wszystko... Wszystko jest fabryczne, tak jak... Wszystko jest panem w oryginale. No tak, bo inaczej nie dostałbyś chyba no tak, tablicy. Tak, dokładnie. I to jest fajne, bo jak masz tablicę, to płacisz chyba 40% ubezpieczenia normalnie? 295 zł. Rocznie? Rocznie. Tak. No way. Wow. Dziura jest, ale my bez problemu. Czekaj się! Czekaj się! Spokojnie. Wow. Będą komentarze, że piesek zawału dostanie, ale piesek jest przyzwyczajony do tego, bo jestem świrem na co dzień i na żaglówce pływa i tak dalej. Piskowi się nic nie dzieje. Nie wierzę, że jedziesz tutaj.
Co ta gałąź tu robi? Już jej nie ma. To wie. Ale gdyby nie ta gałąź, to by wjechał. Połamałeś całą gałąź. Zabieramy drzewo na opał. Zabieramy drzewo na opał. No i zakopani. A dobra, nie było tematu. Piasek tak głęboko z pół metra, myślę. A samochód daje radę bez problemu. No, w nie najmniejszych trudnościach chciałem. Tu ładne kółeczko, pyk. I driftik. Zamykam oczy, bo... awaryjne hamowanko. Może bym musiał w rowie znaleźć. Ty chcesz to drzewo przepchnąć? Nie, czekaj, musimy znowu jechać. To jest drzewo całe, ale ty byś przepchnął to drzewo. Czekaj, bo ja nie wiedziałem. Tutaj jeszcze nie byłem. Tak daleko się jeszcze nie zapuszczałem tutaj. Umiesz jeździć tym autem? Masz 19 lat? Tak. A wygląda jakbyś miał 10 lat doświadczenia z hakułkiem tego auta. O, tu jest ładny teren. Na początku gadaliśmy, żebym to ja pojechał trochę tym autem, ale ja nie wiem, czy ja chcę jechać, patrząc na to, że ja mam fotelu pasażera totalnie wymiękam. A z hakułkiem, o, to chyba nie dla mnie. No nie gadaj, że wjeżdżasz. Panie kochany, ja tutaj zostaję i będę tu sobie leżał. Nie wiecie, jak to w ogóle wygląda. Pokażę wam to na drugiej kamerze, tylko jakoś się wyciągam. Ja pierdzielę, ale że to się trzyma w ogóle. Proszę państwa, tego może tak nie widać z góry, ale jest to naprawdę wysoko. Normalnie, chłopaki z Teren Wizji, musimy coś nagrać razem. Zagrzał się. Ale tak totalnie? No, bo nie patrzyłem na temperaturę. Nie, wszystko jest nic. Ja nie chcę tak szybko jechać. Co tu się dzieje? To jest niby spokojna jazda. Nie ma. Marek by powiedział, Jezu, jaki tu jesteś. Najpierw w prawo, potem w lewo. Kurde, jaki nawigator. Fajny bajer, ale nie wiem, co by się stało, gdyby się z naprzeciwka zobaczyli taką G-klasę. Nie wiem, jakbym musiał się zachować. Chyba razem się wkręcił. Albo w nią! A myślę, że nic by się nie stało, patrząc na to, jakim czołgiem jest ten samochód. Pogodowy. Ja pierdzielę. Dobra. Po prostu? Panie, widzę. No nie, nie skręca. Dobra, jest. Teraz możesz powiedzieć, czy to jest już okej, jak tym samochodem. Na razie to zwijamy wszystkie możliwe krzaki po drodze, nie? Ekologia pełną parą. Nie kręcimy tak dużo kierownicą. Ja chciałem tak wiesz. Tam do góry? No może do góry. No nie gadaj, że ja do góry wjadę. Wow! Szkoda, że tego nie widzieliście z przodu. Ale jestem driver. Bardzo ci dziękuję za to. Bardzo proszę. Jeżeli wy chcecie, możemy się spotkać, jeżeli Marek pozwoli, na Uberze. Zostawcie tylko komentarz, zobaczymy, czy ludzie chcą takie auto na Uberze. Na pewno by było to bardzo interesujące. No, niewątpliwie. Jeszcze raz dzięki wielkie. I piona dla Izy, że wytrzymałaś z takimi wariatami. Piona. Piątka.